Wszystkich. Większości z Was wie, że prowadzę sklep opróchniczy w sierpień, bo taki to jest chłodny, słuchajcie, że te buty się nie sprzedawały, tak? To po prostu stało, padało, tak, zimno było. No i postanowiliśmy na produkcję przyspieszyć z kozakami, z butami zimowymi, śniegowcami. No i tak się stało, za to wyrwałam, słuchajcie, cały sklep. Mąż przyjechał pomóc mi, wywiózł wieloletni na magazyn. No i słuchajcie, pogoda się zmieniła. To było się w piątek ciepło. Przyjechałam z tego sklepu, no i na finanse to się przełożyło, że ta sprzedaż była taka mała. No i w sobotę też byłam w pracy, znaczy wiedziałam, że będę miała sklep czynny, że idę do pracy. Wstaję, no patrzę na telefonie, a 27 stopni zapowiadają. Mówię, to jest niemożliwe. W koszulce, słuchajcie, pełno kozaków. Codziennie były dostawy, naprawdę, pół kozaków, wszystkiego i śniegowców. Ja w tej podkoszulce otwieram, przepraszam, odsiadłam z samochodu. No i zaczęłam trochę śpiewać z Agatą w samochodzie, uwielbiam, włączałam sobie, śpiewam sobie, jadę za pracy. Przyjechałam z tej pracy, otworzyłam sklep i zaczęłam się modlić, proklamować, że nie zgadzam się, żebym się dzisiaj dowiedziała, że to nie jest tak, że tyle pracy wykonałam, że tyle Bożych pomysłów o sobie dałeś na buty i że ten sklep jest cały twój, zatowarowany i że będzie dobrze, to jest pokazujący dzień na twoją chwałę, Panie. Słuchajcie, nie uwierzycie, na 12 lat nie miałam takiego targu. No. I dosyć, że z to jeszcze z statu przyjechali ludzie i kupowali buty, bo parę par na głowę. I to jest właśnie działanie Boga, że takie po prostu, jak to jaja sobie złapią. Odpowiedział, no na koniec jeszcze śniegowce. No najwięcej śniegowcy sprzedałem 27 stopni. Podziękować Bogu za te cuda, co się dzieje. Dziękuję. Amen.